Dobry wieczór. Dobry wieczór, koledzy i koleżanki. Żukowo się kłania wieczorową porą. Dojeżdżamy do przystanku końcowego i właściwie wtedy nadejdzie ten moment, od którego nagranie będzie miało wartość, bo rejestrujemy trasę linii 126 w wariancie z Żukowa. A włączyłem kamerę, bo już tu przyjeżdżamy i zasadniczo odjeżdżamy. Jesteśmy na przystanku końcowo-początkowym. Proszę, przyjazd, odjazd i już minutę po czasie. Tu jest przyjazd, odjazd. Ledwo zdążyłem kamerę na łeb założyć. Natomiast tak, wiem, ta kamera z tyłka nagrywa po ciemku. Zresztą jak chyba każda. Teraz już tak sportowo będziemy jechać. Bo tu już na tym wieczornym kursie są takie czasy. To jest ostatni kurs z Żukowa. Wszystkie kolejne kursy to już są kursy skrócone do Banina. Pasażer. Ale chyba nie do nas. Do nas. Trzeba będzie ciszej. Koniec imprezy. Proszę, jaka ładna pisanka. Kaszubskie jajko wielkanocne. Zaczyna się robić chłodno, 8 stopni, ale słońce zaszło i od razu mniej przyjemnie. Teraz już właściwie żadnych przerw nie mam, do Wrzeszcza też przyjeżdżam, dosłownie parę minut czasu wyrównawczego i ogień na tłoki i lecimy znowu do Banina. Dobra, nie tu byśmy prosto w Gdańsku wyjechali, no ale jak to, autobus nigdy nie jest prosto. Zawsze musi być trochę naokoło. To takie pozycyjne były słabe u pana. Wydaje się, że grzejemy, a my jedziemy 40 parę na godzinę. Ktoś śmieciami pali jakimiś. Na żądanie.
dawali po oczach, co? DPF. Niestety te silniki mają sporo problemów z tak zwanymi sondami NOx. Czyli taka jakby sonda lambda od filtra mokrego, filtra cząstek stałych, tak? Od filtra urea. No i ciemno, dojeżdżaliśmy, był zachód słońca, wyjeżdżaliśmy z Gdańska, robiło się, zachodziło to słońce, wyjeżdżamy, już jest ciemno, na horyzoncie jasno, a tu już prawie ciemno. No i taki materiał jest strasznie do kichy, zastanawiam się, czego w ogóle będę wrzucał, bo słabo przystanki widać, no nie o to w tym chodzi. Przystanek Słoneczna, na żądanie. Żukowo-Słoneczna. A tu jest tablica Żukowo, koniec Żukowa. Wcześniej był teren zabudowany, koniec. Teraz do Małkowa jedziemy. W Małkowie mamy przystanek obligatoryjny. No i w końcu jesteśmy też poza terenem zabudowanym. Tu się buduje stacja. Za jakiś czas będziecie mogli obejrzeć ten materiał i zobaczyć, o, na tym materiale widać, jak się budowała stacja firmy XYZ. Teraz rozkład jest spokój. Taki rozkład powinien być też w ciągu dnia. Przejemy sobie normalnie, a nie powoli, nie szybko. Jesteśmy akurat o czasie. A nie takie na siłę, tamowanie ruchu, wleczenie się, wkurzanie wszystkich dookoła. Oj, 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 oj. O, co tu się dzieje? Co tu mi mruga? Nie, to coś jedzie. Dwa kółeczka teraz skrócone do Banina przede mną. Skrzyżowanie Pępowo, w prawo w drodze na Leźno, ale w Pępowie jest Muzeum Volkswagena. Jakby ktoś nie wiedział i nie wiedział, co zrobić z czasem, jest Muzeum Volkswagena. Jest to prywatne muzeum i prywatna kolekcja. Nie wiem, nie byłem, nie widziałem, ale podobno bardzo ciekawa. Pępowo, Miszewo, na żądanie.
I jesteśmy w Miszewie. Skręcamy w stronę Banina i Gdańska. No i proszę, i tu na leciutkim opóźnieniu ulatujemy. Oj, będziemy, widzę, powiększać opóźnienie. Ponieważ mamy koronawirusa w powietrzu, to obligatoryjnie otwieramy wszystkie drzwi ręcznie z wyłączeniem drzwi pierwszych, które są wyłączone z użytkowania pasażerskiego. Nie używamy ciepłych guzików, aczkolwiek przyciski stop używa się bez zmian do sygnalizowania kierowcy chęci skorzystania z przystanku warunkowego, tak zwanego na żądanie. Następny przystanek Banino Przedna i to jest przystanek, który będzie jednocześnie przystankiem końcowym dla tego krótszego wariantu, a dla wariantu, który będziemy od teraz na najbliższych dwóch kółkach kręcić. Kręcić kierownicą. Kamerą nie będę kręcić. What's the point? Proszę, człowiek się stara, ale opóźnienie cały czas. A co dopiero Dąbrowa, to jeszcze nie Banino nawet. Strasznie tu jest dziwny ten czas przejazdu między tymi trzema przystankami, niezależnie od godziny. Pan powinien dostać z przodu mandat. Bo żółtych sygnałów świetlnych wolno używać tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy pojazd jest wykorzystywany do prac lub robót drogowych, porządkowych, etc. A pan jedzie. Nie wykonuje żadnych pomiarów, prac. Pan się zawinął z budowy i wraca zapewne do Gdańska. To jest przystanek Pszenna, którego już dzisiaj nie obsługujemy. Na rondzie będziemy zawracać i jechać z powrotem do Gdańska. I teraz ten przystanek przebija nam nie w tym miejscu, w tym kierunku. Przystanek jest ładnie za rondem. A teraz już nam wbija kolejny przystanek. Thank you.
stenek czoła. Chyba, że ci panowie jadą te dziury łatać, co zostały tu na cały dzień. Narzucanie.
pozwolę na żądanie. I na przejściu, a jakże. Burak. Obrady działkowe Wielkopodra na żądanie. Następny przystanek Wyszewo na żądanie. Światem stopu brak. Kierunkowskazów brak. Macha nie macha, macha nie macha. Macha czarną ręką. Rakietowa, na żądanie.
Następny przystanek. Trafił na żądanie.
bierzesz PKD. I koniec podróży. Chlor nawalony, ale maseczkę ma. Wszyscy wysiedli. Dobrze, 15 minut. That's not bad. Dobra. Czasem. Idziemy się tam ustawić. Bliżej środka. I przerwa.